Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Dobry pani prezes, witam. To po raz pierwszy w nowej roli. Dotychczas rozmawiałyśmy, jak była pani w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale ostatnio dobra informacja pojawiła się z pani szpitala. Nie będzie u was limitów. To znaczy, że co, pacjenci już teraz napierają, dzwonią, przychodzą, porzucają wszystkie inne kliniki i będą się onkologicznie leczyć u was? Myślę, że no, została ta informacja nieszczęśliwie przekazana. Zbyt optymistycznie? Zbyt optymistycznie, absolutnie. Czegoś takiego jeszcze nikt nie wymyślił, że bezlimitowe leczenie. Mieliśmy dość długą kolejkę na chirurgii onkologicznej i musieliśmy ją skrócić. To są chorzy, bardzo chorzy ludzie. I czekanie 6 tygodni na zabieg operacyjny to... Po prostu, no, wydawało się nam, że tak nie powinno być. No rozumiem. I bardzo się cieszymy, że teraz będą czekać ile? 2 tygodnie, tak? Tak, dwutygodniowo. Już mamy kolejkę. No dobrze. A to znaczy, że na innych oddziałach, na kardiologii, na innych oddziałach nie będziecie przyjmować w ogóle pacjentów? Nie. Nie, to nie o to chodzi. My mamy kontrakt, pieniądze mamy przyznane na rok. Są one podzielone w miesięcznych transzach. Oczywiście nam nie wolno miesięcznej transzy przekroczyć, bo nam fundusz nie zapłaci po prostu. Zapłaci nam za tyle, co żeśmy... No pani to wie przecież. Wiem, tak. Natomiast również wiem to, że te zabiegi, których wykonaliśmy trochę więcej w tym miesiącu styczniu, będziemy mogli rozliczyć jakby w terminie trochę późniejszym. Po prostu w kolejnych miesiącach, czyli liczymy na to i na ogół tak bywa, że gdzieś w okolicach lata, gdzie lekarze idą na urlopy, gdzie ludzie lepiej się czują, nie chorują, bo jest słońce i ładna pogoda, że wtedy będzie mniej zabiegów i będzie jakby te zabiegi się tam zmniejszą w kolejnych limitach. Ale po cichu też liczycie, że fundusz zapłaci? Bo to obecny dyrektor Jędrzejczyk tak deklaruje, że jeśli w ogóle jakiekolwiek pieniądze... jeżeli będą pieniądze, to liczymy, że fundusz nam zapłaci, ale my sobie zdajemy sprawę, a ja szczególnie sobie z tego zdaję sprawę, jaki jest budżet Narodowego Funduszu Zdrowia na Pomorzu. A po tej informacji jakiś taki ruch się zwiększył pacjentów? Nie. Zainteresowanie? Nie. U nas w ogóle generalnie w szpitalu, w którym teraz pracuję, nie mamy kolejek onkologicznych, tak ogólnie powiem. Czyli w poradni pacjenci są przyjmowani pierwszorazowi w ciągu tygodnia. W ciągu 10 dni, 2 tygodni jest wykonywana diagnostyka obrazowa, wszelkie obrazowe badania. Czyli rentgen w praktyce? No nie tylko rentgen, bo również i tomokomputer, i mamograf, i USG, i na radioterapię praktycznie wchodzimy z marszu, jeżeli tylko jest miejsce wolne, łóżko fizycznie jest wolne. I mówię, to jedyny był taki punkt zapalny, to była ta chirurgia onkologiczna, gdzie mając tak świetnych specjalistów, jaki ten szpital ma, po prostu no, ta kolejka była dość duża. Wykorzystaliśmy nasze moce przerobowe, jakby trochę zakredytowaliśmy szpital. I no, liczymy na to, że nam się uda to zbilansować. Ale skoro to takie proste, to czemu to się dotychczas tego nie robiono? Nie tylko w tym szpitalu, niech pani powie. Ja nie wiem, czy to jest proste. To jest trudna decyzja. Ja nie wiem, czy to jest proste. A teraz to jest taki trend, żeby tak próbować bez limitów. Po tym zresztą, co profesor Jasem nagłośnił. No więc myślę, że tu pomogła ta właśnie medialna akcja, nie tylko pana profesora, bo i również Polska Unia Onkologiczna na ten temat się wypowiadała, Zrzeszenie Dyrektorów Centrów Onkologicznych. Także jest trend taki w tym kierunku, żeby wreszcie zauważyć, że choroby onkologiczne są tak ważne. Pani prezes, minister mówi, że się, właśnie premier mu kazał rozprawić się z kolejkami. Jaki pani zdaniem byłby sposób na kolejki? Zarówno do specjalistów, no bo do podstawowej opieki zdrowotnej to takich kolejek nie ma. Do specjalistów, jak i także na różnego rodzaju zabiegi. Wie pani, mnie jest w tej chwili bardzo niezręcznie o tym mówić. Ja cały czas jako dyrektor NFZ-u o tym mówiłam. Po prostu trzeba, moim zdaniem, dociążyć lekarzy POZ-u. Pacjent nie musi dostawać recepty od lekarza, kardiologa, neurologa. Te recepty mogą być wypisywane w POZ-ach, a w większości pacjenci siedzą tam w kolejkach po recepty. No tak, ale bo nie dostają takiego specjalnego zaświadczenia od swojego specjalisty, że receptę ma mu wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. No niestety nie było. To nie jest wina lekarza POZ-u, tylko to jest wina lekarza specjalisty. Nie ma takiego narzędzia w Narodowym Funduszu Zdrowia, żeby to jakby no przymusić, zmusić. To zależy od lekarza. A inny sposób finansowania opieki zdrowotnej, o czym teraz mówi obecny pełniący obowiązki prezesa NFZ-u, czyli jakby albo żeby tym placówkom podstawowym lekarzom płacić mniej, albo trochę inaczej, tak? Czyli nie tylko ta stawka kapitacyjna to byłoby rozwiązanie?
Powiem tak, ja jakby w reformie zdrowia jestem od samego początku. Wtedy, kiedy były kasy chorych, powstały kasy chorych, był trochę inny podział pieniądza. Pieniądz w POZ-cie był bardziej kontrolowany przez płatnika. Ja byłam wtedy jako szef POZ-u i nie powiem, nie byłam z tego powodu zadowolona, bo ja miałam wyraźnie powiedziane, ile procent mam na rehabilitację, na specjalistów, na danego pacjenta. To było procentowo. Na początku wręcz kasy kazały zwracać niewykorzystane pieniądze. Potem prawo zmieniono, mogliśmy je przesuwać na inne zakresy. Była to jakaś kontrola pieniądza, myślę. I może warto wrócić do poprzedniego. A dzisiaj takiej kontroli nie ma? Jeżeli chodzi o POZ, nie. Płacimy stawkę, jest płacona stawka kapitacyjna i to wszystko. Ale jak patrzę na to z zewnątrz jako pacjent, to mam wrażenie, że akurat podstawowa opieka zdrowotna jest na dosyć takim dobrym poziomie. Te placówki wyglądają dobrze, dostęp do lekarza jest dobry. Czy to nie jest trochę tak, że zawrócimy ten proces? Bo przecież chyba nie o to chodzi, żeby teraz komuś utrudniać życie, tak? Ja nie wiem, ja jakby już stoję tej chwili po drugiej stronie i szczerze powiedziawszy przestałam myśleć, co by można było. Dobrze, zrobić. No właśnie, pani prezes, czy nie ma konfliktu interesów w tym pani, w pani pracy? Dzisiaj jest pani wiceprezesem i dyrektorem do spraw medycznych w szpitalu. Zresztą dla wszystkich jest to bardzo dziwne, że zatrudnił panią samorząd województwa. W jakimś sensie, znaczy zgodził się na to, tak? Bo zatrudnił prezes oczywiście firmy. Bo przecież to pani była głównym tutaj winowajcą z trudnej sytuacji w pomorskiej specjalistce w służbie zdrowia. To pani wykańczała kardiologię w tym samym szpitalu. No ja takie argumenty słyszałam jeszcze do niedawna. Oczywiście jako dyrektor NFZ-u. No ja jak przyszłam do tego szpitala też to usłyszałam jeszcze, może nie w takich dramatycznych słowach, jak pani redaktor to powiedziała, ale wreszcie udało mi się usiąść z lekarzami i pokazać, dlaczego mieli złą ofertę, dlaczego ta oferta była na ostatnim miejscu i dlaczego nie dostali pieniędzy. I jeszcze raz podkreślam, oni by dostali nawet będąc na ostatnim miejscu, gdyby tych pieniędzy było więcej. Po prostu zabrały i była pewna pula pieniędzy, którą rozdzielono na pierwszych na liście. Mhm. A pani nie czuje jakiegoś takiego dyskomfortu? Czy to jest, bo ja się nie dziwię prezesowi spółki, że panią zatrudnił, bo pani zna te wszystkie myki, czyli jak tutaj przechytrzyć NFZ, prawda? Nie, albo nie, jak pani redaktor, dobrze tak publicznie wynegocjować kontrakt. Ja albo gdzie można, nie zamierzam, i co można nie zrobić. Zamierzam, gdzie dobrze wynegocjować kontrakt? Tak, to na pewno. Natomiast znam bardzo dobrze przepisy NFZ-u i myślę, że w momencie, kiedy będziemy startować do konkursu, oferty będą takie, że będą na czołowych miejscach. 23 grudnia Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował spółkę, tak? Szpital Morski imienia PCK, spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni. To jest zakończony jakby proces tego przekształcenia szpitala w spółkę. I co teraz? I co teraz z tym szpitalem? Co teraz, jak zamierzacie go właśnie jakby wykorzystywać to, że jest przekształcony w spółkę? My mamy na pewno jakby łatwiejszą sytuację niż być może niektóre inne szpitale. Szpital jest stosunkowo niedużo zadłużony, jest zadłużony, ale stosunkowo w porównaniu z innymi niedużo. Natomiast mamy świetną kadrę medyczną, świetną, mamy świetny sprzęt. Za chwilę otwieramy nasze cacuszko, czyli Gdyńskie Centrum Onkologii, gdzie mamy 5 sal operacyjnych wyposażonych już prawie na XXI wiek, gdzie będziemy mogli pacjentom pomagać. Tu nas trochę martwi wysokość kontraktu, no ale to już będzie nasz problem, żeby sobie z tym poradzić. I powiem tak, co teraz dalej? Myślę, że będziemy dalej usprawniać pracę, organizacyjnie usprawniać pracę tego szpitala. Zwalniać, zatrudniać, zwalniania nie zaczynała. Tak? Ja bym od zwalniania nie zaczynała. Ilość specjalistów jest optymalna. To jest szpital, który ma prawie 400 łóżek, więc to jest duży szpital. Natomiast musimy pewne reorganizacje przeprowadzić, bardziej przeprowadzkowe, o tak bym nazwała. Musimy poprawić los pacjentów, którzy trafiają do poradni onkologicznej i na chemioterapię jednego dnia. Ale to są, jak rozumiem, wydatki, a ja pytam to będzie bezwydatkowe. W sferze wpływów. To liczycie na to, że przyjdą pacjenci, którzy będą chcieli zapłacić? Mamy, czy będziecie przyjmować tylko tych pacjentów, za których NFZ dobrze dużą płaci? Dużą ofertę dla pacjentów, których stać na zapłacenie za diagnostykę.
Nie, tu od razu mówię, że nie wycenialiśmy żadnych zabiegów. Jedyne, co może wprowadzić tam taki niepokój, bo jest reanimacja wyceniona w cenniku. Ale dlaczego? Dlatego, że mamy podpisane po prostu z prywatnym podmiotem umowę na zabiegi i może dojść do reanimacji. Musimy się jakoś rozliczać. Więc nie może być to ukryta cena, no musi tam ona być. Niemniej jednak generalnie mamy diagnostykę, laboratoryjną diagnostykę, radiologiczną, porady lekarskie, jeżeli ktoś by chciał. Ale coraz więcej osób się zgłasza, czy nie widać takiego trendu? U nas jest bardzo dużo pacjentów. Bardzo. Ja codziennie praktycznie jestem w poradni onkologicznej. To jest po prostu dziki. Ale prywatnych pacjentów? Nie. Pytam o nie. Prywatnych pacjentów. My dopiero to zaczynamy, pani redaktor. Dzisiaj mamy dopiero 30 styczeń, tak? Dobrze mówię? 31. Dopiero wprowadzamy to. Dopiero się cenniki pokazały, bo Rada Nadzorcza nam je dopiero zatwierdziła. A czy pani z szpitalu, tak jak w Koperniku, co wczoraj opisywał Dziennik Bałtycki, jest jakaś umowa z taką firmą, która proponuje pożyczki, takie chwilówki Nie, nie, nikt się do nas taki nie zgłosił. A jakby się zgłosił? Nie przypuszczam, żebyśmy byli zainteresowani. My jako szpital. Mhm. Chciałam panią jeszcze zapytać o Kościerzynę. To oczywiście nie jako nie dyrektora szpitala w Redłowie. Tam jest proces restrukturyzacji. Teraz słyszymy, że tam 1/4 pracowników zostanie zwolniona, żeby ten szpital się jakoś tam, jak rozumiem, bilansował. To jest możliwe? Proszę mi powiedzieć, jak z punktu widzenia NFZ-u, to NFZ na to powinien pozwolić? Ale to trzeba zapytać NFZ-u. Ja naprawdę już zmieniłam miejsce pracy. A pani zna tę sytuację w szpitalu w Kościerzynie przecież. Tam był robiony audyt. Ja wiem to, co państwo wiecie, czyli przeczytałam w prasie. Był robiony audyt. Audytor stwierdził, że no, trzeba zmniejszyć liczbę pracowników. I mnie się trudno wypowiadać, nie chcę komentować tego, ponieważ nie wypadam. No, jestem w tej chwili w innym miejscu pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.